Zrobiłem wystawę ze swoich zdjęć z Azji Express, znaczy, które powstały w trakcie mojego pobytu w Azji, która już jest otwarta i zresztą zapraszam na nią serdecznie. Jest od 12 maja do 25 maja w Centrum Promocji Kultury Praga Południe. Całą wystawę nazwałem Po drugiej stronie, a kurator wystawy powiedział, że jemu chodziło, że on myślał, że chodzi o drugą stronę świata. Ja myślałem raczej o drugiej stronie kamery, a tak naprawdę można to odczytać na wiele sposobów. I to jest zapis tych momentów, w których mogłem robić zdjęcia, czyli nie biegłem, nie krzyczałem go, go, go i no money, no money. Więc tylko wtedy mogłem robić zdjęcia i w tych wolnych chwilach gdzieś, gdzie żeśmy czekali na kolejny start, koledzy, nie wiem, brali udział w jakiejś grze o amulet, czyli o kasę, a myśmy czekali, więc robiłem ludziom portrety, rejestrowałem to, co się dzieje dookoła, ale też ludzi, też te wszystkie wydarzenia, głównie to jest ulica, gdzieś tam trafi się jakieś zdjęcie z pleneru, ale jak jechaliśmy w plenerze, to raczej nie było czasu na robienie zdjęć. Ja mam kilka swoich pomysłów, jeśli chodzi o projekty fotograficzne, ponieważ zawsze lubiłem podróżować, a od jakiegoś czasu to w końcu robię. Więc to z czym się wiąże moja fotografia, to jest po prostu przyjemność dla mnie. Łażenia, podglądania ludzi, kręcenia się trochę po miejscach, w których nie byłem i zapisywania tego moim okiem. Niektórzy twierdzą, że moje zdjęcia są smutne, przynajmniej kiedyś tak było. Nie wiem, jak to teraz będzie wyglądało, ale pamiętam, że kiedyś moje zdjęcia faktycznie były smutne, bo ja podglądałem brzydotę. Jak coś było chałupą rozwalającą się, to już mnie do tego ciągnęło. Teraz jest trochę lepiej chyba.